Cześć. Dzisiaj dla Was takie oto dwie konstrukcje. Są to dosyć. No, jedno z mniejszych kłódek, jakie miałem w rękach. Nie najmniejsze, ale że Wam pokazuję, to jest taki Stanley 40 mm. No i on je tam, powiedzmy, prawie przykrywa. To są jakieś 2-centymetrowe konstrukcje, które dostałem od widza Grzegorza. I nawet zacząłem je otworzę je, mówię, i tak sobie komplet, dwie sztuki kłódka i takie spróbuję, otworzę, wyjmę z pudełka i spróbuję z marsza otworzyć, ale miałem problem z wytrychem. No. A że nie za bardzo podczas nagrywania miałem szansę coś z tym zrobić, to musiałem przerwać i przyspoczyć sobie taki oto wytrych trochę odchudzony, z napinaczem. Oczywiście napinacz miałem za gruby i musiałem go na szlifierce lekko zrezać. No i teraz on już działa, tak? Wchodzi i zaczepia się i napina. Pytanie pozostało tylko jedno, czy też nie będzie zbyt to blokowane wszystko i czy nie będę przyciskał tych pinów za bardzo, próbując zatykować takim oto dental hookiem na przykład. Lub też, tu mam przygotowany taki hak trochę bardziej głęboki. Ten dental hook to był jeden z pierwszych moich wytrychów, w którym coś robiłem. Nie ten, ale tamten złamałem w końcu, ale gdzieś tam się bawiłem. Nie tej firmy, też tylko jakieś tam inne. Nieważne, bardzo go lubiłem i w ogóle ten kształt mi się podoba przy prostych konstrukcjach. Naprawdę niezły. Dobra, ciężko to wszystko napinać. Łapa boli, bo tutaj tak niewygodnie trzymać. A później spróbujemy sobie to rozwalić, jak się uda. Spikować. No już nie ma rudze. Konstrukcja no, raczej prosta, ale ja wam powiem już nieraz proste konstrukcje sprawiały mi więcej problemów aniżeli te skomplikowane. Z uwagi, o, tym razem się udało dosyć szybko pokonać jedną z tych kłódek. No dobra, nie jest to nic skomplikowanego, ale już kończę zdanie. Z uwagi na to, że przyciskałem piny przy tych mało precyzyjnych, dosyć prostych konstrukcjach, które mają proste kołki, nie, ale nie idealnie tam jakoś wycięte, no to wyczuć, że coś tam się dzieje złego, to czasem jest dosyć kłopotliwe. To jest dosyć duży opór na pierwszym pinie, tylko nie wiem, czy już ręka boli nawet tego trzymania, powiem wam szczerze. No opór jest taki, że boję się, że rozłamie mi się wytrych, więc może odpuszczę, możliwe, że jest ustawiony. Ach nie, to zaraz, ach tu poprawiam, sorki, jeszcze raz, bo naprawdę maleństwo. O, może jakoś tak dwa palce. I trochę lżej napinam. O, dobra. Grzegorzu, dwie konstrukcje od ciebie pokonane wytrychem. No, oczywiście żartuję, tutaj wielkiej filozofii nie było, poza tym, że no jednak bez dobrania, bez przerobienia trochę sobie sprzętu, to nic tutaj bym nie podziałał. Dobra, a teraz obiecane ataki siłowe. Zamknijmy sobie te piękne dwie małe kłódki i cóż my możemy z nimi zrobić. O, może zobaczmy jeszcze, zanim będziemy siłowo niszczyć, to klucze są trochę inne. Ten jest zdecydowanie lepszy. Nie wiem, czy to jest tutaj. Gdyż jest bardziej wycięty. Trudniej go zrejkować pewnie, albo to jest możliwe. W ogóle, ale no pewnie jest przy tam trzypinowym zamku. Jak to liczyć, też może wam pokażę przy okazji. 1, 2, 3. Tutaj jest pin, tu jest pin i tu jest pin. I koniec.
tutaj mamy sytuację. No chyba, że tu jeszcze jest pin. No ale nie czułem go przy podczas pikowania. No niewykluczone go wcisnąłem przypadkiem. To jest tak 1, 2, 3 i 4. No ale raczej bym obstawił, że są 3 piny w tej konstrukcji. Jeszcze tylko rzucę okiem. A może jak się rozwali, to zajrzymy do środka i ocenimy sami. Dobra, nie paplam. Tutaj można by zacząć atak i spróbować te dziurki zrobić. Może zacznijmy od tego w tej pierwszej kłódce. Weźmy sobie coś. No, jak zwykle zacznę, bo za gruby ten śrubokręt. No, może taki na razie. To nie jest taki stary miernik. Bo tutaj są. O, widzicie, 1, 2, 3 i 4. I tu jest ten 4. Jeden z tych kołków jest. Jest. No wiem, że to. Źle zrobiłem wszystko. Już nieraz to wrobiłem w takie dubanie, ale dzisiaj nie będziemy dubać z tym za długo. Ja chciałem tylko zobaczyć te kołki, czy te dziury tak łatwo wydubać, znajdzie do tych komór. Normalnie to. Później człowiek siedzi i dłubie, ale powiem wam, że niektóre kłódki dużo większe mają też ten problem. I ten problem polega na tym, że zaślepione jest bardzo, bardzo płytko, bo zaślepione są komory, w których siedzą sprężynki z pinami. Jak my sobie to wydubiemy tym jakimś śrubokrętem, może jedną się uda wydubać trochę bardziej. Czy też zeszlifujemy, bo to też lepiej chyba z tym zeszlifować, niż tutaj tak dubać. No to ten pin wypada. Jak on wypadnie, no to wtedy nic nam nie trzyma tego bębenka, tak? To po prostu wylatują te piny i bębenek mamy. Dostęp do bębna mamy prosty i przyjemny. I cóż, no tutaj tym razem. Tutaj to się za bardzo nie udało. Zobaczmy jeszcze. Zresztą nie udało się to bardzo. Zaraz zobaczymy, czy się nie udało. Tu można wsadzić coś właśnie od tej strony i próbować dubać. O. Ale nie, dzisiaj nie stracę czasu, że tak powiem, całego odcinka na wydubanie. Chciałbym jeden z tych elemencików może wyjąć, żeby wam pokazać, o co kaman. No i liczę na to, że to się powiedzie. Takie, nie tyle siłowe, co. No dobra, co? Niech, ja bym miał igłę tutaj. Co takie właśnie jednego takiego dzióbka wyciągnąć, co i blokuje dojść do tych pinów, do tych. Już próbuję jeszcze inaczej trochę. Tak, kiedyś się pobiłem, ale dobra, już nie powielam tych błędów z tych filmów. Nie będę teraz całego dnia odcinka spędzał na tym. No generalnie słabe jest to, że tak łatwo do tych komór można się dostać z zewnątrz. Czyli dziubność, tak jak widzieliście, czymś nawet nie jest czymś takim. Nawet nie jest żadnym narzędziem specjalistycznym, to jest po prostu element miernika prądu, jakiegoś miernika, czy jest napięcie, czy nie ma ten element. No. Się wkręciłem znowu w to. Znowu w to się wkręciłem. O, gdzie jest hak? Gdzie jest mój wytrych typu hak? Tutaj. Chciałem tylko zademonstrować. A taki materiał być. Życie. Życiowy. Wezmę
coś bardziej wygiętego. Chciałem to wypchnąć, chciałem pokazać wam te zasady. To generalnie można było zaszlifować. Czy tam cokolwiek innego zrobić. Nie takie tam dziubanie. Mam nadzieję, że zbawi mi się wytrych. Bo teraz tutaj tym śrubokrętem podubałem i kompletnie bez sensu. No ale materiał. O, może drugi wyjdzie łatwiej. Wejdźcie. Umie bez cięć. Dobra. O, o! Nie wiem, czy ktoś widział, zwrócił uwagę, ale drugi pin wystrzelił. Może trzeci uda się jeszcze. Chodzi tylko i wyłącznie o demonstrację. Trzeci pinie. Dobra. Kiedyś taki materiał z wódką łatam chyba z pół godziny albo i dłuższy robiłem właśnie. To wszystko fajnie. Brzmi, robimy dziurkę i wyciągamy te piny. No, praktyka mówi, że to takie proste nie jest. Dobra. Ten pin wyskoczył. Wiem, że nie każdy zobaczył, ale nie przedłużam. Nie przedłużam, bo tu napięcie rośnie. Nie będę się dubać w tych różnymi narzędziami w tych komorach. Po prostu rozwalmy sobie tak z ciekawości tą kłódkę, och ty. Taka byłaś wredna, tak nie chciałaś się otworzyć. Jak ładnie prosiłem, dziury narobiłem, a tu nic. A jak walnę ci jej młotkiem? Tylko dzisiaj sytuacja. Mamy młotek, mamy kłódkę, tak to kompletnie. Ja oczywiście test, to można powiedzieć bezsensowny, jeśli chodzi o zabezpieczenie. Bardziej chodzi o fan. No i cóż. Rozwali się, czy się nie rozwali. A spokojnie, mamy tutaj. Wgięła się, zwróćcie uwagę, ale się trzyma dalej. Dalej zamknięta. Teraz uciekła troszkę w inne rejony. Dalej jest zamknięta, ale już troszkę pęknięta. O, bez młota. To nie robota. Ja tu mam taki element. To wszystko mi gdzieś uciekło. Więc wiecie co? Ten element tej kłódki złapałem. Dobra, nie ma co jej dalej męczyć. Może ją namierzę gdzieś tutaj w moim bałaganie. Ale mamy też taką drugą. A drugiej już nie będziemy tak niszczyć perfidnie. Taka oto sytuacja. Po prostu spróbujmy delikatnie. Delikatnie. Kto wie, może wystarczy śrubokręt. I szczypce takie malutkie. No nie kombinerki, tylko po prostu. Uda się, czy się nie uda? No nie za bardzo chce się udać. Szczypce trochę się wyślizgują. Lekko obtarły kłódkę. A zobaczmy w takim razie trochę inne zestawienie. Odrobinę większe kombinerki i drugie. No, dzisiaj taki materiał, wiecie, spokojny. I trochę do zabawy, no. By coś było w tym czasie kwarantanny. Do zniszczenia albo zniszczone. No i zobaczmy. Skręcam to w tą. No i
wysypuje mi się. No i tak dobrze. Nie to, że jest to niemożliwe, ale jakoś, auć, wolno mi się łukić. Jakoś super lekko to nie było, mimo tak małej kudeczki, to jednak trzeba było trochę się postarać, żeby ją popsuć. Ale popsuta. I cóż, o tutaj wyleciało. Wyskoczył kaweczek elementu, z którym przed chwilą walczyliśmy. Nie, to w ogóle jest taki nit bardziej niż to. No, zupełnie z innej strony, więc to jest to wyskoczyło, co trzyma pałąk. Może się uda jeszcze dziabnąć, wyrwać. Tak. Już na koniec bajki. A dzisiaj taki materiał, jak już mówiłem, dla koneserów. Było pikowanie na początku i później, jak ktoś nie chce, niech przełącza. Kurde, nie wiem tego jak chwycić za bardzo, żeby spróbować to wyrywać tak finezyjnie. Finezyjnie, kłódka cała rozpadnięta, ja tu finezyjne wyrywanie mi się marzy. O, może tak. O właśnie, wyrwana. Tak na ogół trzymają się pałąki, że po prostu tutaj takie zwężone, tu grubsze, a tu jest, o sorry, a tu jest ten oto. Bolec, no nit, jak zwał, tak zwał, który to trzyma w ryzach. I cóż, tyle. Kłódka jest, a propos właśnie, to jeszcze taka ciekawostka, już na koniec. Kłódka jest trzypinowa. Czwarty pin, który tutaj widać, to, czyli te komory, które w tamtej kłódce popsułem, no on trzyma zamek. Jak kiedyś się dostanę, już chciałem z palce prawie łamać, jak kiedyś dostanę, znajdę tamtą kłódkę i no, widzicie, najgorsze jest to, że to wiele kłódek takich poważnych też ma tak łatwo, taki łatwy dostęp do tych komór, no a to innym narzędziem naprawdę łatwo można to wyciągnąć, te piny i już, cześć. Ten pin trzyma zamek, on jest taki, trzyma o ten kor, żeby nie wyleciał, tak? Jak wyjmiemy klucze, jak otwieramy zamek, tam jest takie nacięcie podobne do tego i ten kor tam się kręci i trzymany jest przez ten pin. A te trzy to są piny, które powodują to, że on się albo obraca, albo nie obraca. Dobra, dzięki. Dzisiaj taki materiał, trochę mam wrażenie, że jak ze starych dobrych czasów. A tymczasem trzymajcie się i cześć.